Mimo trwających negocjacji również egzaminatorzy zatrudnieni w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu i podległych placówkach w Grójcu oraz Kozienicach dołączają do ogólnopolskiego protestu. Zapadła decyzja, że protest odbędzie się w piątek, 16 września. Egzaminy teoretyczne i praktyczne w tym dniu się nie odbędą. Na ten moment wiadomo, że będzie to akcja jednodniowa, a w poniedziałek wszystko wróci do normy. WORD informuje, że opłaty za egzaminy zaplanowane na piątek i odwołane z powodu protestu nie przepadają. Osoby, które zapisane były na egzaminy na piątek, będą przepisywane na najbliższe terminy, które są wolne. Zachęcamy też do kontaktu z nami, bo nie wszyscy mają na profilu numer telefonu kontaktowego. My do tych osób, które podały numer telefonu, dzwonimy. Już od wczoraj podjęliśmy tą akcję. Mamy pojedyncze dni, pojedyncze egzaminy, które są terminy wolne w danym dniu, więc tak naprawdę my uzupełniamy wszystkie wolne okienka i to tak naprawdę już w poniedziałek kilka osób jest przepisanych, kilka we wtorek. Egzaminatorzy domagają się od Ministerstwa Infrastruktury podwyżek i zmian w ocenianiu kursantów.